Gdy wczoraj jako wydawca redagowałem z dumnym entuzjazmem newsa o tym, że rząd kupi wiejskim remizom 675 wozów strażackich, poczułem ukłucie wątpliwości. Czy nie powinienem wstydzić się tej swojej dumy i tego entuzjazmu? Bo jest jak. Oto tabuny medialnych szpeniów, celebrytów, politykierów i salonowych autorytetów wmawiają mi, że jestem propagandystą reżimu. Tylko dlatego, że cieszę się z przekopu mierzei, odkupienia polskich gazet od Niemców czy nawet z tych nowych wozów ogniowych. Oskarżają mnie, że trąbię, słodzę, liżę i wdmuchuję cukier przez rurkę. Grożą, że gdy dojdą do władzy, będę srogo potępiony i że nie znajdę nigdzie roboty. No, chyba że w przywięziennej fabryce, bo i kasta może się tu wmieszać, wyręczając silnych ludzi od Tomasza Siemoniaka. Gdyby togi sędziów były mini, widzielibyśmy, jak przebierają do tego nogami, zwłaszcza po ogłoszeniu przez Donalda Tuska programu CELA. Ale przecież to jest jednak konkret: 675 nowiutkich wozów bojowych to nie są samochodziki urwane z karuzeli pomyślałem sobie, zatwierdzając news emisji. I wtedy przypomniały mi się używane wozy, jakimi strażacy z Niemiec, Francji, Austrii obdarowywali naszych w latach 90. i dużo później. Pamiętam, jak paplaliśmy o tym radośnie w lokalnych gazetach, sycąc swój kompleks ubogiej szwagierki. Niezważającej, że choć całkiem jeszcze na chodzie, wychuchane, odpicowane i oddane z dobrego serca, to przecież jednak były te auta z drugiej ręki. Takie adidasy po starszym bracie. A dziś? Stać nas na nówki sztuki, i nikt jakoś nie mówi, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Co najwyżej, że nie będzie pracy dla takich jak ja. Tak jakby wtedy, gdy rządzili tamci, roboty było w brud.